Cześć, to Ernest. W tym filmiku przekażę wam ciekawe odkrycie i prawdopodobnie oficjalną datę startu rakiety. Epic co chwilę zwraca naszą uwagę na różne rzeczy, w ten sposób baitując nas i otwierając naszą wyobraźnię na przeróżne teorie. Kilka dni temu usłyszeliśmy o tajemniczym hologramie w bazie Omegi oraz o odliczaniu, który na Nintendo Switch w niedzielę, 24 czerwca, pokazywał, że pozostały tylko 3 dni i paręnaście godzin. Ale co to znaczyło? No właśnie, wyznaczony termin minął i został tylko przedłużony. Nawet tu Epic Buddies, bardzo dobrze znani wydobywcy danych z pliku Fortnite Battle Royale, zapowiedzieli, że we wtorek 26 czerwca gracze będą mogli samodzielnie odpalić rakietę w bazie Omegi. Jak już wspomniałem, po tym jak odliczanie na Switchu dobiegło końca, gracze użyli po prostu szum, a na innych platformach odliczanie rozpoczęło się od nowa. Co teraz? Możemy tylko spekulować, ale Epic Games jak zwykle robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Ale podczas snucia, co stanie się w niedalekiej przyszłości, możemy posłużyć się ciekawym odkryciem użytkownika Reddita o nicku EZT3, który jak sam napisał, gdy bawił się zmianą daty i godziny na swojej PS4, udało mu się zmienić obraz widniejący na ekranach telewizorów w świecie Fortnite Battle Royale. Wystarczyło zmienić datę na 30 czerwca, a jego oczom ukazało się takie oto ostrzeżenie, prezentujące pulsujący napis Launch, czyli w wielu tłumaczeniach start, uruchomienie czy wystrzał. Aby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest jakiś fake, zmieniłem datę na moim komputerze na 30 czerwca i voila, to działa. Jak sami widzicie, na ekranach widnieje napis Launch. A co to oznacza? Prawdopodobnie właśnie poznaliśmy oficjalną datę startu rakiety. Jednak jedyne co się zmienia, to to co pokazują telewizory. Rakieta w bazie Omegi pozostaje nienaruszona i nie można jej jeszcze odpalić. Ale nie dziwię się, bo wtedy nic nie byłoby z zabawy i wyczekiwania. I to tyle. Koniecznie napiszcie co o tym uważacie. Bardzo chciałbym uwierzyć w to, że już 30 czerwca liczymy wystrzał rakiety, ale Epic za każdym razem z powodzeniem nas nakręca i robi coś kompletnie zaskakującego. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Hello!